Dzień dobry, witam was. Nie muszę. Czekaj, Nikodem. Weź to wyłącz. On to wytnie. Dzień dobry, witam poczekaj, was. Nikodem, nie. Dzień dobry, witam was w programie Milionerzy na żywo. Dzisiaj jest ze mną Ola i Natalia. Z kanału Ola i Natalia. Zapraszam, link w opisie. I dzisiaj zagramy o 1 000 000 zł. Czy jesteście gotowe na gry? Tak, oczywiście. Opowiedzcie coś o sobie. Zajmuję się profesjonalnym aktorstwem i nagrywaniem na YouTubie. I tak. Razem z Olą oczywiście prowadzimy kanał. No. I jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. To ja też ogólnie jestem aktorką i ja przyjeżdżam tylko na chwilę, tak to pracuję w Hollywood. No właśnie, bo ona jest zapracowana. No. Zapracowane jesteśmy bardzo, bo montujemy i nagrywamy filmiki. I dzisiaj dziewczyny pogracie o 1 000 000 zł. Jesteście gotowe do gry? Nie przywitali. Dzień dobry. No, okej. Okay. Pierwsze pytanie. Czerwona kartka pokazana przez sędziego w trakcie meczu piłki nożnej może być konsekwencją pokazania której żółtej? Odpowiedź A. Drugiej, B. Czwartej, C. Piątej, czy D. Trzeciej? D. Mi się tak wydaje. Ale musimy się naradzić, Ola. Tak? Tak, musicie się naradzić. Dobrze, czy mają panie już uzgodnioną odpowiedź? No to... Słucham? D. D. Odpowiedź D. Trzeciej? Tak. Proszę jeszcze raz zastanowić nad odpowiedzią. No to by tak. Druga. Drugą, tak? Druga. Odpowiedź A, rozumiem. Tak. Ostatecznie? Tak. Ostatecznie. Dobrze, zapawą RC. Jak? Jeszcze raz. Zabawą RC. Zabawą? I takie w cudzysłowie RC określamy zabawkę. Co? Przysłowie. Dobrze, nieważne. RC. Zabawkę wyprodukowaną w Chinach dla dzieci poniżej 3 roku życia z napędem spalinowym czy zdalnie sterowaną. Możecie też, macie również do dyspozycji koło 50 na 50. Pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela. To odpowiedź B. Odpowiedź B. Tak. Ostatecznie. Tak. Gratulacje, dobra odpowiedź. Przechodzimy dalej. Okej, dziewczynki, pytanie za 2000 zł. Pies, który przemierzył pół kraju, aby dotrzeć do poprzednich właścicieli, to A. Lassie, B. Geoffi, C. Beethoven, czy D. Pluto? Możecie się naradzić. Macie też 3 koła ratunkowe. No, dyspozycji. Ale ostatecznie? Tak, ostatecznie. Dobrze. Gratulacje, macie 2000 zł. A takie pytanie, dlaczego jak jesteście aktorkami przyszłości do milionerów? Chcieliśmy po prostu więcej zarabiać. Musimy być jeszcze sławniejsze. A, dobrze, rozumiem. Przełożona żeńskiej służby na dworze królewskim to A. Gospodyni, B. Ochmistrzyni, C. Dworka, D. Kuchenna. Przeczytaj jeszcze raz pytanie. Dobrze. Przełożona żeńskiej służby na dworze królewskim to A. Gospodyni, B. Ochmistrzyni, C. Dworka, D. Kuchenna. No to my bierzemy koło ratunkowe. Które? Pół na pół. No, to pół na pół. Została nam odpowiedź A. Gospodyni, B. Ochmistrzyni. Chyba. No, mi też. A gospodyni. A. Czy na pewno? No tak. Gratulacje! Super! Piątka macie. Kilka tysięcy. Wow. Dobrze, moje drogie. Teraz pytanie za 10 tysięcy złotych. Jak nazywa się postać grana przez Stanisława Tyma w filmach Miś i Ryś? A, Ryszard. Grałyśmy w tym filmie, doskonale wiemy. Jesteście aktorkami, a no, tak. Jaką rolę grałyście? Misie. Obie na raz, rozumiem, dobra. Dobrze, super. To tak niech zostanie, bo to były efekty specjalne. To były efekty specjalne. Dobrze, A. Ryszard Ochucki, B. Jan Chowander, C. Wacław Jarzębek, czy Wesoły Romek? Więc jaka jest odpowiedź na to pytanie? A. Odpowiedź A. Czyli? Ryszard Ochucki. Dobrze, zaznaczamy.
Odpowiedź poznacie po reklamie. Chciałam wam pokazać nowy produkt, który możemy przenieść się do innego świata. Ta książka potrafi wszystko. Tak, i ja byłem wtedy w Terapitchi. Ja wtedy byłem w tym kraju, naprawdę. Tak, bardzo polecam. Cena takiej książki to około 200 tysięcy miesięcznie, więc ja myślę, że jakaś cena taka dobra. Ona potrafi wszystko, nawet możecie pieniądze wyczarować. Dziękuję za obejrzenie, polecam do kupienia. Dobrze, więc prawidłowa odpowiedź na tamto pytanie to... A! Ryszard Ochłocki! Ta zgracie o 20 tysięcy złotych. Czy jesteście na to gotowe? Jesteśmy. Dobrze. Za nieoficjalną stolicę Sri Lanki uznaje się... Sri Lanki? Nie, Sri Lanki. Sri Lanki. Dobrze. Sri Lanki. A. Colombo. B. Kabul. Colombo. C. Islamabad. Czy D. Delhi. Ja myślę, że to... Byłyście w tym kraju? No zapewne tak, ale byliśmy w tylu krajach, że jeszcze go nie pamiętamy. Dobrze. Ale musimy się zastanowić, bo odpowiedź na pewno znamy. Dobrze, to się naradźcie. Kolej, myślę, że sprawdzę. No nie, Ola, no ale myślę, że to będzie odpowiedź. Więc myślimy, że to jest odpowiedź A, czyli Colombo. Naprawdę? Tak. Zdecydowanie. Dobrze, zaznaczamy A, Colombo. Gratulacje, gracie o 40 tysięcy złotych, gwarantowana suma. Powiedzcie mi, co sobie kupicie za te pieniądze, no, jeżeli ja wygracie milion. Ja chciałabym się podzielić tym pieniędzmi z moimi przyjaciółmi, rodziną oczywiście. Tak. I jak jeszcze mi zostaną pieniądze, to oczywiście sobie pokupuję różne rzeczy. Na przykład? Na przykład to zostawimy na koniec. No na przykład dobrze. Mieszkanie. Dobrze, to może powiecie, jak wygracie milion. Jasne. Dobrze. Pytanie o 40 tysięcy złotych. Kowloon to region Hongkongu, który współdzieli nazwę z pasmem gór A, C, B, B rzeką, C półwyspem, czy D archipelagiem. Pamiętajcie, że macie jeszcze do wyboru dwa koła. Pytanie do publiczności i pytanie do publiczności, tak? Piszcie w komentarzach, która to odpowiedź. Okej, okay, a więc tak przyznawałem się wyniki procentowe. Najwięcej osób zagłosowało na odpowiedź C, czyli półwyspem, na odpowiedź B 28%, na A 16% i na D 16%. No to bierzemy to na waszą odpowiedzialność i bierzemy odpowiedź C. Tak? Na pewno? Tak. Na pewno. Zaznaczamy. Mhm. Gratulacje, wygrałyście 40 tysięcy złotych, suma gwarantowana. O Jezus. Super. Nie spodziewałam się. Ach, te emocje. Pytanie o 75 tysięcy złotych. Brzmi. Kto zmodyfikował portret Gicondy, domalowując jej wąs? Giorgio Grosz, Otto Dix, Marcel Duchamp czy Max Ernst? Musimy się zastanowić. Dobrze. A więc naradziłeś się. Dobrze. Jeszcze chwileczkę, to ten ma. Więc wybieram odpowiedź C. Na pewno? Tak. Wygrałeś 75 złotych. O, jesteście z siebie zadowoleni. Bardzo. Mam nadzieję, że nasi przyjaciele też są z nas. Bardzo dziewczyny, dumne. Zostały wam 4 pytania do miliona. Teraz pyta przed wami pytanie za 125 tysięcy. Jak nazywają się komórki produkujące w żołądku kwas solny? Powinniście dowiedzieć z lekcji biologii. Tak, tak pamiętam. Dobrze. To. Panik na pewno. Dobrze. Odpowiedź A. Macierzyste. Mhm. B. Okładzinowe. C. Dokrewne. Czy D? Główne. No to ja wiem odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź B. Tak. Ostatecznie? Tak, tak. Zaznaczamy okładzinowe. Gratulacje! Wygrałyście 125 tysięcy! Wasze marzenia się spełniają, prawda? Tak, tak. Co zrobiłyście by za 125 tysięcy? Ja bym skoczyła ze spadochronu. Super. A ja bym się wspiała na Monteverest. Nie, latałabym balonem.
Kobieta zmienna. Dobra. No, ale mam jeszcze milion innych pomysłów. Gracie o 250 tysięcy. Tak. Walter Mondale był wiceprezydentem USA podczas kadencji którego prezydenta USA? A. Ale nie ma sensu. Też tak uważam. Odpowiedź A. Carter. B. Foreda. C. Nixona. Czy D. Kennedy'ego? Koło ratunkowe do przyjaciela. Koło ratunkowe. A nie stawicie sobie go na milion? No w sumie takie główne pytanie. To może jeszcze raz wam przeczytam te pytania. Może wam coś akurat przyjdzie do głowy. Tak, bo ja na pewno jestem mądra. Walter Mondale był wiceprezydentem USA podczas kadencji którego prezydenta USA? A ja wiem już, bo no właśnie. Ja już pamiętam przecież, bo to takie banalne. Zna pani odpowiedź na to pytanie, rozumiem. Znamy obydwie. Mhm. Obydwie. Dobrze. Odpowiedź A. Cartera? Cartera. Czy jesteście pewne? Na 100%. Zaznaczam odpowiedź A. Wygrałyście 250 tysięcy! To się chyba nigdy nie zdarzyło w tym programie. Co? Nic się nie zdarzyło. Ellen Ternan miała romans z którym pisarzem? Banalny po prostu. Ja znam odpowiedź. Ja też, nawet nie musisz jeszcze czytać odpowiedzi. Nie muszę czytać. Ale możesz dla widzów. Dobrze. Mm-hmm. Moi widzowie. A. Hardym. B. Dickensem. D. Shakespeare'em. D. Twain. Okej, więc to jest odpowiedź B, już bez zastanowienia. Bez zastanowienia. Zupełnie. Dobrze, zaznaczamy B. Dickensem. Dziewczyny, gracie o milion złotych! Jezus! To jest niemożliwe! Boże święty, to normalnie. Super po prostu. Dobrze. A co by się stało, gdybyście teraz udzieliły słowo odpowiedź na tak pytanie za milion? Tak się nie stanie, ponieważ znaczy, wydaje mi się, że tak się nie stanie, aczkolwiek... Ale aczkolwiek mam jeszcze jedno koło ratunkowe, więc... Dobrze. Skorzystamy raczej. Jestem bardzo mądry. Skorzystamy raczej z tego koła. Pytanie. Vasco Nunes de Balboa jako pierwszy Europejczyk przedostał się przez Nowy Jork i zobaczył Ocean Spokojny w roku. A. 1513, B. 1523, C. 1521, D. 1507. Tak, my wykonamy koło ratunkowe. Wykonamy telefon do przyjaciela. Telefon do przyjaciela. Dobrze. Tak, przyjaciela. Kim będzie ten przyjaciel? Karolina Luka. Karolina Luka. A kim jest z zawodu? Karolina Luka. Gra w reprezentacji Polski. W czym? W piłkę ręczną. I potem chce jeszcze skończyć medycynę sportową i fizjologiczną. Rozumiem. Więc już łączymy panią. Mhm. Z panią. Dzień dobry, z tej strony Hubert Urbański, milionerzy. Naprawdę? Naprawdę, jest pani na żywo. Tak, przed to panią pytanie za milion złotych. Pani koleżanki, przyjaciółki grają właśnie o te pytanie i proszą o pomoc. Na pytanie macie pół minuty. Mam je przeczytać. Tak, macie przeczytać pytanie i musi pani Luka poda odpowiedź. Okej. Okay, dobrze, więc słuchaj. 30 sekund, czas, start! Vasco Nunes de Balboa jako pierwszy Europejczyk przedostał się przez Nowy Świat i zobaczył Ocean Spokojny w roku A. 1513, B. 1523, C. 1521 i D. 1507. Jaką wybierasz odpowiedź? Szybko, szybko. Boże, nie wiem, chyba ostatnio mieliśmy to na historii, podejrzewam, że to będzie odpowiedź A, jestem pewna w 100%. Dobrze, dziękujemy. Super, dziękujemy. Pa, pa. Dziękujemy. Pa, dzięki. No dobrze. To wierzymy swojej przyjaciółce na słowo. Ona jest bardzo dobra z historii, tak. Więc... Powierzacie jej całą odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Jak tak, Karol, jeśli wygramy te milion złotych, to nic nie ma dla ciebie. 10% jest dla ciebie. Zaznaczam odpowiedź. 1513. Ale się nie podoba. A więc... Prawidłowa odpowiedź na to pytanie to odpowiedź... A! 1513! Naprawdę wygrałyście. Ale to niemożliwe. Co zrobicie z tymi pieniędzmi, może powiedzcie? Przeznaczymy je na fundację. Jaką? Luka Kika. Rozumiem, to ta taka sławna fundacja. Taka najsławniejsza, tak. Ale oczywiście
Tak, też podzielimy się ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi. I oczywiście dla Luki też dobrze. Coś będzie. Z że... najlepszymi przyjaciółmi. Dobrze, więc jak widzicie, pierwszy raz w historii ktoś wygrał u nas 1 000 000 zł. Dziękujemy wam za uwagę. Jedźcie na kanał Ola i, Ola i Natalia. I my też dziękujemy bardzo. No, dziękujemy za grę. Mogliśmy wystąpić. Dziękujemy. Do widzenia wszystkim. Widzimy się.